Czas sprawdzić, co wydarzy się w serialu Zakazany Owoc po przeskoku czasowym, który okaże się tylko koszmarem sennym Ildis. Już wiadomo, że w tureckim serialu wybuchnie kolejna afera. Zobaczymy także rozwód i otrucie. Zobacz w naszej galerii zdjęć, co wydarzy się w nadchodzących odcinkach. Przeskok w czasie w 302 odcinku Zakazanego Owocu to był tylko zły sen. Scenarzystów poniosła fantazja i przez kilka odcinków próbowali wmówić widzom, że Ildis była w śpiączce przez 5 lat. Wkrótce okaże się, że to koszmar senny Ildis, która zatruła się dymem. Śniło mi się, że mnie zdradziłeś i ożeniłeś się z Kansu, ja byłam w śpiączce i nie widziałam, jak mój syn dorasta. On nazywał Kansu mamą, wytłumaczy Ildis w 304 odcinku tureckiej telenoweli, w drugiej połowie września matka Ildis zapragnie mieć prawo jazdy i poprosi córkę o kilka lekcji. Tak wybuchnie kolejna rodzinna afera, a w domu Hasana zjawią się policjanci, złożono na pana skargę. Rozbił pan kilka samochodów i uciekł z miejsca zdarzenia, zakomunikują funkcjonariusze, a biznesmen nie będzie wiedział, gdzie schować oczy i od razu zacznie szukać prawdziwego sprawcy. Zakazany owoc we wrześniu. Co wydarzy się w odcinkach od 304 do 308? Ender chce się wkupić w łaski Hasana. Ildis ma mdłości, jest w ciąży, Ferajd na grobie córki, Hasan, Ali i Sahika się rozwodzą. W premierowych odcinkach serialu Zakazany Owoc Ender spróbuje zaimponować Hasanowi, a Sahika się doigra i zostanie zmuszona do podpisania papierów rozwodowych. Jak do tego dojdzie? Hasan we wrześniu padnie bez tchu na ziemię, a twórcy przypomną widzom scenę śmierci Nadira, w którego wcielał się Hakan Karahan. Tym razem plan Sahiki się nie powiedzie. Co się wydarzy? Tak Sahika otruje Hasana? Zobacz zdjęcia. W galerii publikujemy najnowsze streszczenia odcinków serialu Zakazany Owoc. Zobacz i bądź do przodu z tureckim serialem. Zakazany owoc od 304 w poniedziałek, 18 września Ildis opowiada swojej rodzinie o koszmarze, który jej się ostatnio śnił. Ender próbuje wkupić się w łaski Hasana Alego za sprawą nowego logo firmy. Zaraz pogląda na Omera łaskawym okiem. Ferajd chce się przekonać, czy Asuman umie grać w szachy. Dziewczyna zaś prosi Ildis o pomoc w zdobyciu prawa jazdy. Zakazany owoc od 305 we wtorek, 19 września Ildis udziela Asuman lekcji jazdy samochodem. Finalnie wybucha rodzinna afera. Hasan Ali ma już dość Sahiki. Decyduje się więc przyjąć propozycję pomocy od Ender. Ojciec Kagateya utrudnia synowi sprzedaż firmy. Ender i Kaner knują razem intrygę. Rozmyślają, jak za jednym zamachem pozbyć się wszystkich swoich wrogów, zakazany owoc od 306. W środę, 20 września, Ender oferuje Hasanowi Alemu, że pomoże mu w ostatecznym rozwiązaniu sprawy z Sahiką. Za sprawą podstępu Kansu poznaje osobiście Omera. Rodzina Ildis zauważa, że kobieta ma mdłości.
Podejrzewają, że może być w ciąży. Sahika usiłuje otruć ojca Kagateya, na czym przyłapuje ją sam Hasan, Ali oraz Sedahi. Później kobieta w końcu podpisuje papiery rozwodowe, zakazany owoc od 307 w czwartek, 21 września. Rodzina dowiaduje się, że Hasan, Ali i Sahika się rozwodzą. Ferajd wybiera się na grób córki. Kagatej odkrywa, że ojciec uniemożliwił mu zawarcie korzystnego kontraktu. Sahika znajduje tymczasowe schronienie u Ender. Innym razem usiłuje założyć podsłuch w nowej rezydencji Hasana Alego, zakazany owoc od 308. W piątek, 22 września, zły na ojca Kagatej decyduje się odejść z firmy. Hasan Ali symuluje zawał. Ma nadzieję, że zaniepokojony jego stanem zdrowia syn mu wybaczy. Sahika namawia Kanera i Emira na wspólne wyjście do klubu. Ferajd usiłuje przekonać Yildiz do zatrudnienia angielskiej niani, po serialu Zakazany Owoc. Początkowo Zakazany Owoc opowiadał historię dwóch sióstr, Yildiz i Zaynep. Historia tej drugiej dobiegła jednak końca, a jedną z głównych bohaterek tureckiej telenoweli została Ender, podstępna bizneswoman, która była żoną Halita Arguna. Yildiz i Ender nie pałały do siebie sympatią, ale zawsze potrafiły współdziałać, w imię wyższego dobra.